Mamy to! Sezon pierwszy rozdziału drugiego został właśnie oficjalnie wystartowany, jeżeli tak można powiedzieć. Dosłownie 2 minutki temu odpalili serwery, no i ja już jestem i gram. Jak wiecie, od sezonu chyba trzeciego czy czwartego zawsze co sezon kupuję setny poziom karnetu. I dzisiaj nie będzie inaczej. Ja wiem, że wielu z was się to nie podoba, mi też się niezbyt podoba wydawanie tylu pieniędzy, ale jest to już taka tradycja na moim kanale, więc jeżeli chcecie, żebym za miesiąc, znaczy w przyszłym sezonie również kupił setny poziom karnetu, to łapki w górę. Myślę, że tak 10 tysięcy takim minimum. W sumie 11, bo 11 sezon. Jak widzicie, sporo się tutaj zmieniło. Nowa mapka, ogólnie ten sezon pierwszy czy 11, jak na niego mówić, nie wiem. Jest naprawdę pełen zmian i ja nie mogę się już doczekać, aż zobaczymy, co jest w karnecie. Nie oglądałem praktycznie żadnych przecieków co do karnetu, dlatego dzisiaj wszystko zobaczymy razem. Zanim jednak to wszystko zrobimy, pamiętajcie, żeby wpisać kogokolwiek kotwórcy tutaj. Jeżeli mnie lubicie i chcecie akurat mój kot wpisać, no to znacie go, Imano jak się nazywa, ale pamiętajcie, żeby cokolwiek mieć tam wpisanego, no bo szkoda zmarnować pieniądze, kiedy kupujecie nowy karnet. Więc jeżeli lubicie jakiegoś youtubera albo twórcę, to nie zapomnijcie wpisać kodu. Mój kod to Imanojek, będę bardzo wdzięczny. Do tego, jak co sezon kilku z was wygra karnet bojowy, jak wiecie, teraz można podarowywać karnet bojowy, dlatego piszcie swoje niki w komentarzu. Im więcej lajków i im więcej komentarzy, tym ja zdecyduję, ile tych karnetów rozdam i zaproszę niektórych z was do znajomych i kupię wam karnet, podaruję. Więc zróbcie to, piszcie swoje niki w komentarzach, zostawiacie łapkę w górę, a my zróbmy to i kupmy karnet bojowy. Oczywiście 25 stopni, a potem to kupimy maksa, więc nie ma co tutaj przedłużać. Mamy to i zobaczmy, moi drodzy. Karnet bojowy dostępny i co w nim będzie? Bardzo fajny system poglądowy, zaczynajmy. Na pierwszy ogień mamy wędrowniczkę kontra ryzykantkę. Tak się nazywa ten skin, nie wiem czym on jest, ale jest naprawdę ładny. Jak na pierwszy poziom karnetu, moim zdaniem jest wręcz idealny. Do tego mamy Turk kontra poryw. Turk? Że Turek? Taki ciekawy, nowy na pewno styl twarzy, więc spoko. Dalej mamy Ego, taką emotkę, czyli to pewnie będzie jakiś Iti czy coś w tym stylu. Mamy plecaczek przybornik wędkarza. Niezbyt ładny, muszę przyznać. Mamy też Mega Punch, nowy ekran lodowania, jest przepiękny, taki trochę K-popowy, mi się podoba jak najbardziej. Do tego mamy co? Uszanuj pokój. Peace. Również mi się bardzo podoba, bardzo ładna emotka. Trafienie w głowę, taką tutaj mamy, jak to się nazywa? No to jest emotka, to jest emotka. A, no to fajne emotki, wszystko jest emotką. Średnie, no raczej nie będę używał. Poryw, taki skinek do broni, też nie jest zbyt piękny, ale jest, więc na pewno jak na darmowy karnet, czyli jak na karnet jest okej. Ikona sztandaru, ale tutaj mamy zbieraki, wędgarskie haki. Takie nawet. Mam nadzieję, że będą małe, więc będą użyteczne. Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. Do tego mamy wędrowniczkę. Zostaw ślad, czyli takie graffiti. Graffiti pierwszego skinka w karnecie. Ładne, ładne. Do tego mamy krew. Okej, to jest tego, wiecie, dziadek do orzeków. Mamy panią dziadek do orzeków i pana dziadek do orzeków. W taki dość dziwny sposób namalowanych, więc no raczej nie będę fanem tego tutaj ekranu ładowania. Podniebny kuter, czyli taką łódkę jakby, którą będziemy latać, czyli pierwsza lotnia chyba w tym zestawieniu. Do tego mamy emotkę Siorb GG, bardzo ładne, więc na pewno sporo osób będzie tego używało, zwłaszcza sporo spoceńców. Do tego mamy tutaj piątkę, przebijamy piątkę sobie z powietrzem. To na pewno będzie fajne, a to jest synchromatka, czyli jak użyjemy ją we dwóch, to możemy sobie przybić piątkę z jakimś innym graczem, co jest bardzo fajne. Jedna z fajniejszych emotek jak dalej, ale ja już widzę to, na co się nie mogę doczekać. Ikona sztandaru, ulepszono karnet bojowy. Brzydka dość ikona, mamy muzykę. Bardzo fajne, taka metalika trochę bym powiedział. Mi się bardzo podoba, ale to, co było w zwiastunie i co jest chyba najładniejszym skinem w całym tym karnecie, na pewno najsłodszym skinem, no zobaczcie na to, to jest przepiękne, przesłodkie, to jest taki ślurpik, kisiel kontra szlam, bardzo mi się podoba i to na pewno będzie jeden z moich ulubionych skinów w tym całym karnecie. Dalej widzę coś również, co będzie do mnie dość tutaj podobne, Wiggle Trooper i na pewno będzie to mój ekran ładowania, ja już to widzę, jak wiecie, ja mam fioletowego Skull Troopera, jestem takim trochę Skull Trooperem, dlatego na pewno będzie to czymś fajnym u mnie, do tego mamy plecak bazowy, no taki średni dość ten plecak. Mamy też pszczołki, graffiti, okej. Mamy strumień śluzu, czyli
ten skin z tym strumieniem śluzu jako smugą, no będzie idealny, to oczywiście wiemy. Mamy kolejne tutaj zbieraki, głazołamy. To już są ładniejsze, do jakiegoś kobiecego skina myślę, że będą pasowały. I 400 fałdolcy. I to jest wszystko za 26 poziom karnetu. A my teraz przejdźmy i kupmy maksa. No to co, lecimy i zobaczmy, ile to zajmie, żeby było ten setny poziom karnetu. W tym momencie mamy 70, lecimy dalej, nie zatrzymujemy się, przecież w ogóle mi wystarczy fałdolca, ale powinno. 74 nagrody, kupmy, o nie, zobaczyliśmy setny poziom karnetu. Dobra, uznajmy, że nic nie widzieliśmy, więc mamy to, 26 poziom, na 27 mamy Final Harvest, czyli takie jak lądowania. Dość średni. Mamy też skinka kisiela, więc jeżeli ubierzemy skin kisiela, skin do broni kisiela, jeszcze lotki kisiela, to będzie fajne. Ten skin jest na pewno jednym z fajniejszych. Do tego mamy flaga w szachownicę, średnia, skyłek. Fajne, naprawdę mega fajnie teraz prezentuje się ten karnet, można mega fajnie go oglądać, mi się bardzo podoba. 100 fałdolcy, do tego Western Wildos Duo, ładne, to są te skiny takie westernowe, bardzo ładne jak na lądowania, muszę przyznać. Ikona sztandaru, no jak zawsze, niepotrzebna. Punkt zerowy lotka, znaczy smuga, bardzo ładne, mamy taką wtedy czarną dziurę troszeczkę w sobie. Więc tego nigdy raczej nie zapomnimy. Mamy też róż jako graffiti, spoko, mamy śmiały skoczek, czyli taką lotkę, która ma też style. Okej, jeśli te style tutaj zmieniają, to jest naprawdę prześwietne. Ładna lotka, ładna. Skull Reaper, o kurde. To jest też naprawdę bardzo ładny ekran wczytywania, muszę przyznać. Naprawdę jest to ładnie zrobione. Glutomot, mamy też zbierak do glutka, który ma style, dwa, albo jest takim, a nie, ma albo czerwony, albo niebieski. Ej, prześwietny, naprawdę mega fajny. Do tego 100 fałdolcy, mamy też odtrutka kontra toksyna, taką panią leczniczkę, ale tutaj już mamy panią toksyczkę, a tutaj to już w ogóle mamy panią toksyczkę. Fajny skin, jak na skin z karnetu, myślę, że jak najbardziej, całus, mua, dla was również. Antidotum jako plecak, spoko. Kamea, taki trochę paskowany, tutaj malowanie, średnie. 100 fałdolcy, mamy ikonę sztandaru, mamy machane T. Taką, też tak potrafię. To się nazywa wave, że fala. Kiedyś jak byłem dzieckiem, to potrafiłem to robić, fajne. Do tego mamy koniec. Muzykę. No, taka dramatyczna dość bym powiedział, to prawda. Mecha Intensity, bardzo ładne, również taki mocno komiksowy styl, mi się podoba. Do tego mamy topór pierwszego kontaktu, który jest i biały, i zielony, czyli to dla tej toksyny i tak dalej. No i połowa karnetu za nami, mamy jeszcze emotkę, alert, znaczy graffiti, spoko, 100 fałdolcy, spoko, wpuszczanie oczka, spoko, mamy lotkę, tak, szalona ósemka, ciekawa, to jest naprawdę ciekawa lotka, taka... Nie za duża się wydaje być, więc powinna być spoko. Jest biała i czarna. Okej, okay. Mamy też Battle Pass X. To jest skinek niby ze skinów z Battle Passa. Faktycznie takie były. Do tego mamy Billard. Więc mamy tutaj smukę z kulami. Okej, mamy też ikonę sztandaru kuli. Mamy hula hop jako emotkę. To jest mniej więcej w sposób, który ja potrafię robić hula hop, więc rozumiem. 100 fałdolcy, mamy również nowy skin. Billa numer 8 kontra Scratch. Tak oto wygląda, bardzo fajne i powiem wam naprawdę, czarny jeszcze jako tako, ale ten biały wygląda dość futurystycznie. Mi się podoba. Neon Tomato, czyli neonowy pan pomidorek, spoko. Mamy plecak do kuli, okej, przyda się, zawrót, czyli jeżeli chcemy pokazać naszym teammateom, że trzeba się odwrócić. Mamy też do Billy skinek do broni, spoko, mamy 100 fałdolcy, mamy Billa numer 8 graffiti, mamy też zbieraki. Wbijacze, no i wbijacze są naprawdę mega fajne do pana kuli. Na pewno będą małe i na pewno będą często grane, coś mi się tak wydaje. Mamy też smugę widmo, bardzo ładna, taka futurystyczna. Mamy też drift graffiti, 69 poziom, to nie bez przyczyny. Ikona sztandaru, do tego mamy strzelec wyborowy. No takie damskie trochę. Mamy psiaka, bardzo fajne graffiti. Mamy też lotkę kolejną, która była w leaku pokazana. Również jest ładna, tylko ciekawe do jakiego skina to jest wszystko grane. Do tego mamy Elemental jako ekran wczytywania. Okej, mamy Elegantkę jako skinka, czyli prawdopodobnie to jest przygotowanie pod jakiegoś nowego kobiecego skina, zgaduję, bo różowy. Mamy Gorące Lądowanie, bardzo fajne, mamy plecak z mieczami, który ma dwa style.
taki bardziej różowy i mniej różowy, Stoffel Dolce i prawdopodobnie skina, o którym to wszystko, przez którego to wszystko jest. I bardzo ładny. Bardzo ładny. Kometa kontra elegantka. Znaczy, Kamea kontra elegantka. I tam też był skin Kamea, prawda? Więc obydwa te skiny są spoko, ale ten jest mega spoko, moim zdaniem. Jak na razie jestem zadowolony z każdego skina tutaj. Ikona sztandaru, do tego mamy takie oto zbieraki. Również bardzo ładne, również bardzo ładne. Mamy Demi jako emotkę. Znowu w taki dość dziwny sposób narysowaną. Muzyka. Znam tą piosenkę. Fajne. To na pewno będzie jedno z moich ulubionych tych wczytywania. Stoffel Dolce. Mamy Ptongo. Ptong. Ostatnio była taka gra Pogo, dość popularna, na Twitchu przynajmniej, więc to chyba właśnie przez to, ale mega spoko, mega fajne, pewnie to też się z tym idzie, zgaduję, więc spoko. Llama Fields, ładne, ładne. Tutaj mamy też DNA jako spadek i faktycznie to się wszystko kreuje w DNA, spoko. Mamy też kałamarnicę jako graffiti, czy to o czymś będzie świadczyło? Zobaczymy. Spirale fuzji jako lotka, takie minimalistyczne, bardzo ładne. Oj, biały będzie jednym z moich ulubionych. To na pewno. Mamy Kindred Beers, czyli znowu pana misia. To już chyba trzeci ekran czytywania z misiem dużym. Stoffel Dolce. Mamy również bez celowania. Mamy również kula fuzji jako plecak. Ma aż trzy style. Pierwszy taki, drugi to taki jakiś potrójkątowany, a trzeci to już w ogóle jakiś odwalony, więc no średnio będzie pasowało, bo dość mocno wystaje. Mamy ikona sztandarną i zbliżamy się do setnego poziomu. Ksef to jest takie malowanie, pewnie to skina za setny poziom. Mamy też Eternal Dominance, czyli takiego tutaj skinka, wiecie jakiego. No i mamy kosę fuzji, bardzo ciekawa kosa. Ta nie za bardzo, ale ta wygląda na totalnego sztosa. Stoffel Dolce i skin za setny poziom karnetu, moi drodzy. A jest nim fuzja, tak oto się nazywa. A ma taki bardziej właśnie fuzjowy, taki bardziej zwykły, szary i złoty skin. No powiem wam, spoko. A co ciekawe, ten jest nawet fajniejszy, ten pierwszy, niż pozostałe. Więc naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Cały sezon moim zdaniem jest naprawdę ładny. My oczywiście ubierzmy ostatniego skina. Czy ja mogę już odblokować? Nie, oczywiście reszta styli jest zablokowana, ale moim zdaniem ten pierwszy styl jest najładniejszy. Taki skin był, był też taki. Dobra, ocenimy. 6 na 10. 4 na 10. 6 na 10. 9 na 10. 9 na 10. 7 na 10. 9 na 10. Bardzo moim zdaniem udany karnet. Bardzo wszystkie skiny mi się podobają. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się również setny poziom karnetu podobał. Dajcie znać, co myślicie o tym karnecie. Piszcie swoje niki w Fortnite'cie. A już dzisiaj albo jutro dam jednego, albo kilku, no prawdopodobnie kilku z was. Zobaczymy, ile lajków zostawicie i komentarzy. Tak więc ja się już będę z wami żegnał. Pamiętajcie o moich live'ach na Facebooku, które są praktycznie codziennie. Na pewno teraz będziemy bardzo dużo grali w Fortnite'a. Tam link w opisie. Pamiętajcie o nikach, pamiętajcie o lajkach, pamiętajcie o komentarzach. Kocham was. Trzymajcie się. Papa.